Cześć Paul, z tej strony Fishing Planet, rzeka Neherin. Jest sobota, więc postanowiłem sobie, że może pójdę z chłopakami na ryby. No i właśnie się wybrałem, jak widzicie, kupiłem sobie licencję zaawansowaną. Jest ważna do 15 grudnia 2019. Dobra, idziemy na ryby. Jestem na miejscówce Pradawny Gruz. No i zobaczmy sobie, mamy kulki kaszymanny. Dobra, i w tym miejscu właśnie, gdzieś o tutaj, złowiłem sobie medalowego basa czarnego, nowy rekord osobisty. Więc zobaczymy, co nam wpadnie. Powolutku, na spokojnie. Za chwilę sobie będziemy musieli żyłkę zmienić. Jak widzicie, mamy 17%, za chwilę nam... O, mamy branie, szybciutko. Dobra, kulki kaszymanny, bezzadziorowe. Dobra, tak na relaksie, zobaczymy, co nam się uda złowić. Wstręga. Oczywiście wszystkie rybki zachowujemy. Dobra, grunt jaki mam, 149, 150 dajmy, 150 cm. Rzućmy teraz może... A, w tą stronę, tutaj tak sobie, o. Fajna pogoda, mamy 5.46. Oczywiście licencję sobie wziąłem na jeden dzień. Tak, na lajcie sobie będziemy łowić rybki. Zobaczymy, co nam wpadnie. Powolutku, bez spiny. Czasami tak lubię sobie siąść do gry. Spokojnie. Dobra, zobaczmy, tak? Okej. Okay. Gram na pokoju publicznym. A dobra, kolejne branie. No, poluję coś na unikata. Może się uda jakiś unikat. Zobaczymy. Co my tu mamy? Kolejny bas. O, teraz bas biały. Zatrzymajmy go. W ogóle, który ja mam poziom? 32. Dobra, wiecie co? Może sobie... Nie, dobra. Anuluj, mylą mi się przyciski, poczekajcie. Dobra, rzućmy sobie może coś teraz w tym, o, w to miejsce. Chciałbym dobić do 33 poziomu, żeby ogólnie dostać wyższy poziom mieć i dostać jakieś nagrody. 16% żyłki, patrzcie, to mi się podoba. Raz zarzucone i już pranie. To lubię w tej grze. O, coś cięższego. Może jakiś karp, zobaczymy. Za chwilę wam pokażę, jaki mam sprzęt, ale... Co my tu wysłowili? Dokładnie, młody karp. $76. Kiedyś łowiłem tutaj, ale... Rzucam sobie tak na spontana, po prostu, na relaksie, o, była sobota. Powolutku, o, posłuchajmy przyrody. Czy będzie branie? Dobra, na czacie jest coś? Dobra. Nieważne. Tym się nie będziemy w ogóle przejmować. Musimy być cicho, żeby ryb nie wypłoszyć. Nie no, żartuję.
No tam chyba nic nie uderzy. A, dajmy troszeczkę bliżej. Dobra, 33 metr. Zobaczmy, czy coś tu uderzy. Za chwilę wam pokażę, jakie są ryby na tym łowisku. O! Coś się zainteresowało przynętą. Czy będzie branie? Mamy branie, dobra. No i co to jest? Na pewno nie wzdręga, chociaż... A jednak... Wzdręga. Dobra. Zobaczmy sobie może, jakie są tu ryby. Pokażę wam. Gatunki ryb. Aloza amerykańska, bas biały, mamy nawet unikat. Białorobaki, pijanki, ochotki, małe żywce, larwy łaźbca. Dobra. Właśnie polujemy na jakieś unikaty. Mamy trzy unikaty, które prawie to samo jedzą. Pijanki i świerszcze. Białe robaki są? Dokładnie. Bas małogębowy, bas czerwony, bas czarny. Bas niebieski, bas słoneczny, wielkogębowy, karp i niszczuka długonosa, sumik płaskogłowy, szczupak czerwonopłetwy, no i oczywiście wzdręga. Dobra, weźmy sobie w ekwipunek, przede wszystkim sobie żyłkę zmieńmy. Gdzie jest ten plecak? Dobra, gdzie mamy żyłki? Tutaj. Była chyba ta, tak? Czyli raczej 60 kg. Fluorokarbon 23 mm, 0,23. Zmieńmy sobie może na... Czekajcie, to jest 5,5 kg za dużo. Tylko tyle mam żyłek? Ale tu się wybrałem na ryby. Kurde. Poczekajcie, pójdźmy do sklepu może. Kupimy sobie może jakąś żyłkę. O, właśnie taką. Dobra, tą kupmy. 360 dolarów. Jest w plecaku, fajnie. Ekwipunek. Czy to możemy sprzedać? Tak, sprzedajmy to. Dobra, i 3 dolarki. Okej, a weźmy sobie teraz, załóżmy tą żyłkę. Dokładnie. Haczyk był jaki? Dwójka chyba, bezzadziorowa. Gdzie są haczyki? Poczekajcie. No kurde, poczekajcie. Gdzie to jest? Tu są, dobra. Chodzi mi o bezzadziorowy. To pewnie był ten. Dobra, jakiś spławik. Nie wiem, cygaro. Dobra, niech będzie cygaro. No i teraz przynęta. Weźmy sobie może pianki. Czy ja w ogóle mam pianki? Na spontana, tu wszystko jest na spontana. Dobra. Czyli tak, moja wędka to Nero 450. Kołowrotek Hornet Swarm 5000 SE. Jak widzicie. Żyłka fluorocarbon, cygaro, haczyk 2.0. No i przynęta pianki na ryby. Ciekawe, czy to jest bezzadziorowe. A jednak nie. To jest zwykły haczyk. Poczekajcie, dajmy sobie może bezzadziorowy. Który to jest? Dokładnie ten. Bezzadziorowy. Teraz na rybki. Dobra. Grunt. Grunt dajmy. A taki 111. No i w tym miejscu.
Świetnie, wszystko jest na wysokim poziomie. Patrzcie, już rzuciłem, już prawie zainteresowała się jakaś ryba. Czy będzie branie? Żyłka 99%, wędka 91%, kołowrotek 92%. Mamy branie. Co to będzie? Pas biały. Bierzemy wszystko, co nam wpadnie. Dobra, może teraz tutaj. Tutaj właśnie w tym miejscu złowiłem basa czarnego, medalowego. Później wam go pokażę. Znowu branie. Lubię to, kiedy od razu zarzucę i jest branie. Kolejny bas biały. A może tak, o, tutaj. Który jest troszeczkę płyciej. Patrzcie, znowu branie. Moment. O, proszę, bas słoneczny. Dobra, poczekajcie, pokażę wam, jakie mam rybki. Siatka, ile mamy już dolarów? 464 dolary. Medalowy bas czarny, dokładnie. Kulki kaszy. To jeszcze raz tutaj. No i znowu, to mi się strasznie podoba w tej grze. Od razu rzuca się i jest branie. Stręga, dobra. Jeszcze sobie tylko sprawdźmy na. A psią karmę, weźmy sobie psią karmę. Czasami najbardziej nieoczekiwane przynęty przynoszą nam coś innego. Ciekawe rybki, może nawet unikaty. Medalowe, kto wie? Zobaczmy. Nie lubię łowić na prywatnych pokojach. Lubię łowić z ludźmi. Mi to w sumie nie przeszkadza. Dobra, branie. Słoneczne, już widzę. No i co? Zacięło mi się, kurde.
Dobra, nic nie wzięło. No to dobra, zmienimy sobie miejscówkę na tą. Tutaj. Tu pamiętam. Weźmy sobie, czekajcie. Nero. I rzućmy sobie. Mamy jakieś robaczki. Jest rosówka, dobra, niech będzie rosówka. Rzućmy sobie tutaj. Blisko brzegu. Dobra, jest jakieś zainteresowanie. Tutaj mogą być fajne ryby. To są jakieś. Tej roślinności się mogą chować. Pieszesz? No patrzcie, jak się bawi tą przynętą. Też mamy. To tylko wstręga, dobra. Weźmy sobie. Zmieniliśmy sobie grunt. I weźmy sobie przynętę, nie wiem, pijawkę. I jeszcze raz w to samo miejsce. Gdzieś tutaj. Poluzujmy troszeczkę żyłkę, żeby nie była napięta. Bo może wtedy ryba nie uderzyć. Nie czekamy na branie. Patrzcie, już jest coś. Kurde, zniknął mi spławik. Co to oznacza? No i co? Tak myślałem. Coś innego my złowili. To nie ryba. Okej. Dobra, rzućmy. O! Nagroda. Jeden punkt. Podwodne przedmioty. Dobra, niech będzie. Tutaj sobie rzućmy. A widzicie, poluzujmy sobie, bo nam idzie spławik wraz z nurtem. Z prądem. Zobaczymy. Dobra, coś się zainteresowało. Czy będzie branie? Jest branie.
Pas biały. Dobra, zmieńmy znowu na... O, na te. Nie wiem, weźmy sobie grunt 130. 7 i rzućmy w tu. Zrzućmy w to miejsce. Zobaczymy, jak tu jest głęboko. Patrzcie, już jest branie. Pasz czarny tym razem, fajnie. Tam się ryby pluskają. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Patrzcie, już jest branie. Świetnie. Kolejne. Coś większego. Kolejny rekord osobisty pobity. Świetnie, patrzcie. Medalowy bas czarny. No to jeszcze raz. Basiki lubią larwy łaśpca. Dobrze. To je będziemy karmić. Dokładnie w tym miejscu. Ciekawe, co się stanie, jak przejdzie sławik przez te drzewo. Okej. Patrzcie, znowu jest branie. Poluzujmy troszeczkę tą żyłkę. Dawaj, maleńka, uderz. Żadna niezainteresowana. Okej, w tym miejscu. Jest branie, świetnie. Pasz czarny. Dobra, poczekajcie. My tu jesteśmy. Tu nas jeszcze nie było. Zobaczmy sobie tą miejscówkę. Tą jakiegoś gracza. Dobra, rzućmy sobie może w to miejsce taką. Widzę, jakiś samochód jest. Dobra, jest. Pas biały tym razem. Rzućmy sobie tutaj, w to miejsce. Tutaj tego, o, blisko brzegu. Patrzcie, co się dzieje z tym spławikiem. Dobra, ważne, żeby było branie. Mamy. O cóż to? Patrzcie, medalowy bas czarny, znowu. Na co bierze kopyto i wobler?
Dokładnie. Ile mamy? 899 dolarów. No może tutaj wystarczy. Dobra, weźmy sobie wyleczony powolny. No, utknęło mi w tych zaroślach, kurde. No i co? Znowu utknęło. Kurde. Tutaj coś będzie. Że z tej strony coś by uderzyło. Weźmiemy na szarpany. Może jakaś się ryba zainteresuje. O właśnie. Co to jest? No chodź tu malutka, chodź tu do mnie. Co my złapali? Może jakiś basik? Małogębowy. Walczył, walczy ładnie. No chodź tu, chodź. Odpływa nam. No, żeby nam się tylko... Właśnie, o tym mówię. Żeby nam się tylko zerwała z haczyka. Dawaj. No chodź tu, chodź tu, chodź tutaj. Basik. Tak, to jest chyba basik. No chodź tu. Pas małogębowy, pięknie. 216 dolców. To jeszcze raz rzućmy może w to miejsce. Kilo 20 i tak walczyła. Dobrze. Znowu branie, pięknie. O proszę, szczupak, czerwonopłetwy tym razem. Idziemy teraz tutaj. I teraz tak, spróbujmy sobie... złowić. Duże kawałki ryby, tak? Ile mamy? 1172 dolary. O, to sobie weźmy. Dajmy takie 2 metry. Gdzieś tu. Spławik nam będzie szedł w prawą stronę, tak? Dokładnie. Chyba siadła na mnie mucha.
Coś widać w tej wodzie. Czy będzie branie? O, coś się ruszyło. Znowu. Mogłem sobie coś kupić na jakieś komary. Cóż to jest? Kurde! No i zerwano żyłkę, utracono przynętę, wybierz inną. Kurde! Super! Ty ten haczyk. Daję tą przynętę jeszcze raz. No kurde no. Rzućmy tutaj. Co to było? Ale mnie ta mucha irytuje. Taka cisza i nagle coś za uchem. Ciekawe, czy mi siedzi na ramieniu, czy na głowie. No i to, będzie branie, czy nie będzie brania? Dziewiąta jeden. Ryby głodne. Zainteresują się przynętą, czy nie? Już kurde. Teraz są pacne. Chodzi mi po twarzy. Nie mogę się nawet podrapać. Dawa jakaś ryba niech uderzy. To co wam mam dać? Chleb z miodem? Kanapkę? Mam chleb z miodem w przynętach, tak? A teraz nie mogę nic zobaczyć. Nie mogę wejść do ekwipunku podczas połowu. To jeszcze raz rzućmy. Niech nam latarka trochę poświeci i zobaczymy, co tu jest. No, jakaś ryba jest głodna, chce muchę. No i czy będzie branie?
się bawi. Dobra, jest. No, tak myślałem, stręga. Weźmy sobie te larwy. Rzućmy tutaj. W to miejsce. Dobra, ostatni rzut. Zobaczymy, czy będzie branie. Później sobie zobaczymy, ile my zarobili, jakie rybki złowili. Znosi nam spławik, dobra. Czy będzie ostatnie branie? No dawaj, maleńka, dawaj. Jest. Dwa słoneczne, dobra. Myślę, że na dziś wystarczy. Weźmy sobie, zobaczmy, jaki ekwipunek. Siatka. 1205 dolarów, ładnie. Ile my? 28 ryb złowili. Czy to był Fishing Planet, rzeka Neherin, skalny, błękit. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć!